Po pierwsze, warto powiedzieć o tym, że ten temat nas tutaj wszystkich dotyczy, czy byśmy tego chcieli, czy nie. Temat crowdfundingu, finansowania społecznościowego. Jeżeli jestem autorem, albo przyszłym autorem, albo wydawcą, albo deweloperem, to niekoniecznie oznacza to, że moja gra na pewno trafi na jakiś tam portal finansowania społecznościowego, ale jakby widzimy, jak to wygląda. Są wydawcy, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że z tego skorzystają, a eksplorują ten temat do jakichś konkretnych gier. Na pewno jeżeli wasza gra będzie się gdzieś pojawiała jakiegoś wydawcy, to nawet taką będzie ją normalną, standardową drogą wydawał, to ona konkuruje z tym, co się dzieje w crowdfundingu, więc chcąc nie chcąc musimy wiedzieć mniej więcej o tym, co to jest i że tam coś się dzieje. A jeżeli chcemy skorzystać z tej platformy jako twórca, no to czy z tej formy, to musimy ją poznać, myślę, że raczej lepiej niż gorzej. Jakby widać czasami, że ktoś po kampanii albo nawet przed kampanią widzę, że ktoś nie złapał w ogóle, o co w crowdfundingu chodzi, nie wie, co tu się dzieje, a i tak próbuje coś tutaj robić, nie? Więc to jest ważne, żeby o tym wiedzieć. Więc tak, kim ja jestem i czym się zajmuję? Prowadzę gry planszowe UKiego na YouTubie. Jestem współwłaścicielem w wydawnictwie Go On Board, który wydaje tylko moje gry na razie, ale jesteśmy otwarci, żeby ktoś z was może trafił też do nas. I współwłaścicielem platformy crowdfundingowej Zagram w to. Dosyć specyficznej, bo tylko dla gier planszowych i drogiej i wybrednej, więc tak to wygląda mniej więcej. Z tyłu siedzi Krzysztof, który przyszedł raz i potem już drugi raz nie przyszedł, prawda? Ale to potem można zapytać dlaczego. Jeśli chodzi o crowdfunding, to finansowanie społecznościowe, no to dwie gry mojego autorstwa finansowaliśmy w ten sposób, czyli Valhalla i Tytanów. Obie gry na Zagram w to i na Kickstarterze. Obie gry oddzielnie, aczkolwiek w troszeczkę innym modelu. Tutaj są jakieś tam wyniki, tak, i liczby, ile złotych, ile funtów, ile złotych, ile funtów. Pierwsza gra tańsza, a poszło lepiej, druga gra droższa, poszła troszeczkę gorzej, jeśli chodzi o całą sumę. Aczkolwiek jeśli chodzi o zyski, to druga chyba poszła lepiej. To tak, jeśli z ciekawostek. No i o czym będziemy mówić dzisiaj? To jest pusty slajd, który mi przypomina, że mam powiedzieć, o czym będę mówił. Więc chcę powiedzieć o takich fundamentalnych kwestiach, czyli czym jest finansowanie społecznościowe. Chcę powiedzieć o wadach i zaletach crowdfundingu. Tak, używamy tych dwóch nazw zamiennie. Crowdfunding, finansowanie społecznościowe. I na końcu o tym, co jest kluczowe, żeby moim zdaniem, ale wiadomo, moje zdanie jest moje zdanie, co jest kluczowe, żeby odnieść sukces. Czy na razie mam jakieś pytania? Nie, okej, więc idziemy dalej. W takim razie sucha definicja: finansowanie społecznościowe, czyli crowdfunding, to rodzaj gromadzenia i alokacji kapitału przekazywanego na rzecz rozwoju określonego przedsięwzięcia w zamian za określone świadczenie zwrotne, które angażuje szerokie grono dawców kapitału. Charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi niż ogólnodostępne na rynku. To jest taka definicja, która dotyczy crowdfundingu jako całości, nie tylko gier planszowych, ale widzimy tutaj pewne konkretne elementy. Gromadzenie i alokacja kapitału. Ktoś gromadzi kapitał, ktoś go przekazuje. Przekazywane na rzecz rozwoju jakiegoś określonego przedsięwzięcia, więc to nie jest jakaś akcja charytatywna, w której po prostu zbieramy i tyle. Chociaż to też można by było pewnie pod to pociągnąć, bez jakieś przedsięwzięcia, ale uwaga, w zamian za określone świadczenie zwrotne, więc to nie jest jednostronne działanie, angażuje szerokie grono dawców kapitału, to nie jest crowdfunding, to nie jest szukanie dwóch kluczowych inwestorów dla naszego projektu, tylko szerokiego grona osób, wykorzystuje technologię, niską barierę wejścia, pewne korzystne warunki transakcyjne. Więc kilka myśli jeszcze. Po pierwsze, to nie jest zbiórka publiczna. Zbiórka publiczna to jest zbieranie środków na jakiś konkretny cel. Finansowanie różni się tym, że muszą otrzymywać jakieś wynagrodzenie za swoje wsparcie wspierającym. Ono może być symboliczne, tym wynagrodzeniem może być podziękowanie, może być wpisanie na listę wspierających, ale może być też po prostu egzemplarz gry, co się sprawdza najlepiej. Więc zbiórka publiczna niczego takiego nie zakłada. Finansowanie może być na nagrodach lub na udziałach. Wiadomo, jeśli chodzi o gry planszowe, to mówimy o finansowaniu społecznościowym opartym na nagrodach. Czyli nie macie udziału w projekcie, w którym ja wam wypłacam dywidendę, tylko dostajecie coś konkretnego, co ja wam obiecuję, czy co twórca wam obiecuje. No i w polskim prawie finansowanie społecznościowe nie istnieje, więc jest to de facto w większości przypadków
Darowizna, przedsprzedaż albo pożyczka. Tak formalnie nie ma czegoś takiego jak finansowanie społecznościowe, więc w większości przypadków wydawcy działają na zasadzie przedsprzedaży, w której wy tak naprawdę kupujecie jakiś określony towar, tylko po prostu z dużym wyprzedzeniem. Nie? I to tam też ma jakiś wpływ na kwestie księgowo-finansowe. Na szczęście ja się tym w naszej firmie nie zajmuję. No i kilka jeszcze myśli. Jeśli chodzi o ten rynek tych platform, no to mamy ich kilka. W Polsce mamy Wspieram to, Zagram w to. Mamy też powstające platformy, które tworzą sami wydawcy, więc właśnie macie z tyłu Krzyszka, Złote Frog, jest Czacha Games, to są dwa wydawnictwa chyba na razie takie, co mi przychodzą na myśl, które zrobiły swoją własną platformę w ramach swojej własnej strony. Portal, no właśnie, portal jest... Tak prawie, prawda? W sensie, no wydaje mi się, że to u nich nie było tego celu. Chyba, że było, nie pamiętam. Ja wiem, że oni robili taki... Wydaje mi się, że portal, bo też zapisałem sobie portal, portal robi coś takiego, że masz jakieś korzyści, wspierając jakiś projekt, tylko de facto nie ma tego punktu krytycznego, czy ten projekt będzie się udać lub się nie uda. Tak oni zakładali, będzie to po prostu, ale jak na przykład będzie was więcej, to będzie większe gadżety i to nie jest finansowanie społecznościowe. Co do zasady, prawda? Więc to jeśli chodzi o Polskę. Wspieram to, które jest ogólne. Zagram w to, które, tak jak mówiłem, jest tylko dla planszówek, jest droższe i jej bardziej wybredne. Jeśli chodzi o Wspieram to, to wydaje mi się, że to jest coś między 2 a 8% prowizji. Aczkolwiek nigdy tam niczego nie robiłem, więc ja, jak nie mam racji, to przepraszam. Plus prowizja dla operatora. Zagram w to jest 15% od zebranej kwoty. W tym już jest prowizja dla operatora i nie pobieramy pieniędzy z kosztów wysyłki, ale jest, jak widzicie, większy procent, prawda? Można gdzieś tam sobie usiąść i to obliczyć. No i za granicą mamy Kickstarter, ale też już powstają kolejne platformy. Mamy platformy, które są rozlokowane gdzieś w różnych krajach, na pewno lokalnie, no ale mamy też teraz powstającego konkurenta, czyli GameFound będzie w tym roku, nie wiem czy kojarzycie GameFound, GameFound, czyli Awaken Realms, który przez lata zbierał ludzi, udostępniając Late Pledge. Wiem, co to jest Late Pledge? No czy Pledge Manager? Tu masz, co to znaczy Late Pledge. Okej, no dobrze, więc tak. Zadawajcie pytania, bo ja naprawdę nie wiem do końca, o czym mam mówić, a o czym nie. Więc jeśli chodzi o Polskę, to jest przedsprzedaż, więc płacicie pieniądze, dostajecie jakieś obietnice jakiegoś towaru i potem na co najwyżej możecie się z tego rozmyślić. I wówczas dokonujecie zwrotu u twórcy. W przypadku Kickstartera tak naprawdę deklarujecie pewną wpłatę pieniężną, którą możecie sobie manipulować i operować. I później, żebyście w ramach naszej branży planszówkowej, żebyście byli w stanie dokończyć tego zakupu, to wydawca musi was przekierować do pledge managera tak zwanego. Czyli jeżeli podczas trwania kampanii Kickstarterowej wpłaciliście $100, bo kosztuje gra $100, to super, ale potem w pledge managerze jakimś, i to może być na przykład Backer Kit, albo to może być właśnie GameFound, wydawca wam mówi, wejdź tam, masz swoje $100, możesz dodać więcej pieniążków, nawet musisz, bo musisz wysyłkę jeszcze opłacić na przykład, ale możesz sobie upgrade'ować swojego pledge'a i ty zarządzasz tymi pieniędzmi w ramach tej subplatformy. Ma to sens? To jest pledge manager po. A late pledge to jest zasadniczo, kupujesz to samo co na Kickstarterze, tylko kupujesz to później, nie w trakcie trwania kampanii. Twoje pieniądze nie wpływają już na żadne stretch goale. Nie chciałeś płacić pieniędzy wcześniej, więc nie wpływają na stretch goale, ale masz jeszcze jakąś tam przez jakiś okres szansę. I the late pledge jest równoległy zazwyczaj z pledge managerem. Czyli dopóki wspierający zarządzają i mogą sobie dokładać środki do tego, co chcą kupić, w tym samym czasie osoby z zewnątrz mogą wejść i powiedzieć chcę. Aczkolwiek są wydawcy, którzy robią rzeczy typu super exclusive, czyli coś, co jest tylko i wyłącznie w trakcie trwania kampanii, jak wejdziesz później, nie masz tego. My to zrobiliśmy, nie jestem fanem, ale ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. No i w pewnym momencie kończy się pledge manager, już nie możesz manipulować tymi swoimi środkami, musisz nam podać dane do wysyłki, w międzyczasie zdążyć wybrać miejsce i tak dalej i opłacisz koszt wysyłki i mogą wejść inne osoby, okej? Okay? Dobra, sorry, że tak się rozgadałem. No i GameFound to jest konkurencja dla Kickstartera, którą zachęcam was, żebyście obserwowali, ponieważ oni robią to jakby w dużej podobną rzecz troszeczkę, co Zagram w to. Ale biorąc pod uwagę ten międzynarodowy rynek. W sensie po pierwsze strona ma być przygotowana specjalnie pod fundowanie planszówek. Te wykaz stretch goali ma być ciekawszy i tak dalej, ale przede wszystkim w jednym miejscu będzie kampania i pledge manager, więc nie będzie skakania. Okay. Wiemy? Możemy iść dalej? Jakieś pytania?
Czy obawiasz się tego, że zagram w to, przepadnie w mroku polskiego Kickstartera i... A, no właśnie, bo nie zapomniałem o tym powiedzieć. Bo właśnie, bo ja przeskakuję przez moje notatki za szybko. Jeszcze do niedawna, żeby na Kickstarterze wystartować ze swoją kampanią, musieliście mieć zarejestrowaną firmę z kontem bankowym, tak, lokalnym, w jakimś państwie z listy, na której Polsce nie było, na przykład Niemcy, Wielka Brytania, Francja. My mamy jeszcze spółkę w Wielkiej Brytanii i teraz ta spółka w Wielkiej Brytanii przestaje mieć sens, ponieważ możemy to robić z Polski, z polskim kontem bankowym. Mieliśmy spółkę z angielskim kontem bankowym. Jeżeli nie miało się swojej spółki czy swojej firmy za granicą, to wówczas musieliśmy iść do jakiegoś pośrednika, któremu dodatkowo z tej całej zebranej kwoty na Kickstarterze musieliśmy na przykład zapłacić mniej więcej 5%. Czyli ktoś za to, że nam udostępnia konto swoje i przekazuje środki, powiedzmy 4-5% z tego, co wszystkiego zebraliśmy, musimy mu oddać po prostu. Czasami taki ktoś mówi, wezmę więcej procentów i zrobię wam jeszcze jakąś reklamę czy coś tam, albo w ramach tej ceny wam coś zrobi. A teraz już nie musimy tego robić, możemy to zrobić z Polski i pierwszą taką kampanią jest aktualnie trwający Frostpunk. Ale co ciekawe, i tak jakby kwota zebrana wyświetla się w euro. Ale mogą to robić ze złotówkowego polskiego banku, co ma znaczenie na różnice kursowe między innymi. U mnie kwoty wyświetlają się w polskich złotych. Dla ciebie, jako dla użytkownika, który wchodzi na Kickstartera, u ciebie się wyświetlają w złotówkach, ale jak pod spodem zajrzysz, to jest napisane, że jest to przekonwertowane z euro. Okay. Wydaje mi się, że, ale nie jestem, wydaje mi się, że nie dlatego, że mają konto w euro, tak? Tylko pomimo tego, że może to być konto złotówkowe, to i tak Kickstarter w swoim systemie jeszcze tego nie ogarnia, ale to jest bardzo świeża rzecz, to sobie ręki nie daje uciąć. Nie odpowiedziałem na pytanie, tak? Jakie było pytanie, czy ja się nie boję? Zasadniczo nie, ponieważ Zagram w to powstało po to, żeby sfinansować naszą grę i byliśmy otwarci na to, żeby inni wydawcy przychodzili do nas i u nas robili kampanię. Nie jest to core biznesu naszego, to jest po pierwsze. I po drugie, Kickstarter w złotówkach nie zabija tego, co jest wyróżnikiem Zagram w to. W sensie Kickstarter w złotówkach wciąż jest Kickstarterem, a nie ma tych fajnych funkcjonalności, które mają kampanie na Zagram w to. To jest po pierwsze. Po drugie, jest tam kampanię robisz po angielsku, a jak ktoś chce robić kampanię równolegle, to można na przykład robić u nas po polsku, tam po angielsku. Mamy jakąś swoją bazę widzów, oferujemy też jakieś dodatkowe rzeczy, robimy materiały wideo, prezentujemy tą grę, a nie po prostu wpuszczamy kogoś jako pośrednik. Ale jakby się tak stało, że nikogo nie będzie, to i tak my jakby skupiamy się na robieniu swojej gier. Czy jakieś pytania na tym etapie? Okej, no to wady i zalety crowdfundingu. Jak pewnie się domyślacie, są wady i zalety jakieś. Ja sobie postagregowałem, wybrałem 5 takich najbardziej nadrzędnych. Listy, różne listy i kompilacje i artykuły na ten temat można znaleźć. Ja pewnie znalazłem tylko kilka i potem sobie już przestałem robić research, ale jest pewnie tego sporo. Ale wydaje mi się, że wypisałem 5 kluczowych wad i zalet i tak naprawdę je sobie troszeczkę zestawiłem ze sobą. A jeszcze zanim pójdę dalej, do kiedy ja mam czas? Już. 2 minuty! Nie, no, pół godzinki jeszcze. Jeszcze pół godzinki, dobra, to zdecydowanie musimy przyspieszać, bo to jest pierwsze. Więc zaleta i wada crowdfundingu, tej formy finansowania. Zaleta, niższa wymagana inwestycja na start, więc mamy mniejsze ryzyko dla twórcy. Nie muszę na początku zapłacić za wyprodukowanie gry, z którym później będę musiał spróbować jakoś sprzedać. I jak wyprodukuję je za dużo, to ona mi będzie zalegała na magazynie i to będzie dla mnie koszt i może wtedy się uda tak, że cały projekt wyjdzie na zero, a może nie. Plus nie muszę mieć tych pieniędzy fizycznie, prawda? Mogę pozyskać środki na projekt długo wcześniej niż gdybym normalnie go wydawał na rynku, ale wyższa wymagana inwestycja czasu, żeby rozpocząć takie udaną zbiórkę środków. Więc jakby porównując przygotowanie do wydania się gry standardowo z przygotowaniem się do wydania gry przez najpierw finansowanie, potem wydania, to ten proces w przypadku Kickstartera jest po prostu bardziej czasochłonny, jest wydłużony, jest obłożony dodatkowymi zadaniami, które musimy wykonać, w związku z czym, jak sami widzicie, są wydawcy, którzy po prostu mówią wprost, że im się nie opłaca inwestować czasu, energii i może już w pewnym momencie pieniędzy na pewne działania przeciągające do Kickstartera, chcą ten okres skrócić, mieć produkt i go sprzedać. Nie? Czujemy to? Tak. Super. No właśnie, jak ktoś czasem odpowie, to czuję, że żyjecie, nie?
Więc to jest to. Wiadomo, nie po obiedzie byśmy się zrzemnęli, a tu gościu coś mówi. Druga kwestia, druga zaleta, to jest dotarcie do osób zainteresowanych wspieraniem. Czyli mam szansę zainteresować ludzi tym, że robię projekt ze społecznością. Mam szansę ludzi zainteresować tym, że zmieniam pasję w biznes. Jeżeli robię to po raz pierwszy, drugi, jestem małym wydawcą, prawda? Wiadomo, no, nie wiem, Rebel przykładowy. Trudniej na przykład, żeby tutaj powiedział, że słuchajcie, to jest taka nasza pasja, ale potrzebujemy wsparcia, żeby wystartować, nie? Z całym szacunkiem oczywiście, ale no tak ciężko. Ale to jest jakaś tam dodatkowa zaleta tej formy finansowania. No ale przez to, że rosnąca jest popularność i konkurencja, to już nie wystarczy być po prostu twórcą, który słuchajcie, robię projekt z pasji, weźcie, poproszę, dajcie kasę. Taki okres gdzieś tam był, gdzie ludzie o wiele chętniej i o wiele szybciej się na tą formę wspierania decydowali, no ale minęło x czasu i na rynku jest x niedowierzonych projektów. Sytuacja finansowa może w życiu ludzi się nie poprawia razem z rosnącą ceną tych gier, więc ludzie są coraz bardziej wybredni. No i plusem, jakby takim przykładem pozytywnym jest dla mnie chociażby Odyseja, tak, która się na Zagram w to fundowała, która tak na papierze nie jest grą kickstarterową, to jest gra rodzinna memory, ale fakt, że wydawca podkreślał tutaj jakby pasję w tworzeniu tego projektu, pokazał tą historię, która za tym stoi, no to osiągnął wynik o wiele wyższy niż ktokolwiek by mógł sobie zakładać, prawda? Na polski rynek 800 sztuk to jest bardzo, bardzo sporo. No ale rosnąca popularność i konkurencja sprawia, że trzeba, z jednej strony może nie inwestujemy tyle środków na produkcję, ale musimy inwestować sporo pieniędzy na dodatkową reklamę, która jest tylko po to, żeby ludzi do Kickstartera przyciągnąć, prawda? Więc w przypadku Valhalla to inwestycja w promocję na Kickstartera to było gdzieś tam powiedzmy 50 tysięcy złotych netto. I tu nie mówimy ilustracja, nie mówimy żadna części produkcyjnej, tylko po prostu wyprodukowanie kopii recenzenckich, które wyślemy do recenzentów i oni je zagrają, zrobią filmik i potem to wyrzucą, prawda? Bo już my nie mamy, niewiele z tym możemy zrobić. Tak? Albo jakieś konkursy na Facebooku sponsorowane na jakichś grupach, które się pojawiają, to są jakieś pieniądze. Czasami ci recenzenci chcą, żeby zrobić materiał, czasami taki recenzent amerykański chce $500, czasami chce $1000, czasami chce $100, prawda? Czasami chcę uścisk dłoni, więc to różnie bywa, ale to są rzeczy, które pochłaniają spore koszty. Ok. Cały czas macie prawo przerywać. Nie? Trzecia rzecz, szanse na zainteresowanie w przypadku sukcesu, wada, szanse na zainteresowanie w przypadku porażki. Bo zasadniczo crowdfunding jest po prostu takim troszeczkę wejściem all in, gdzie pokazuję wam co mam, i jak wy tego nie chcecie, to potem ciężko mi będzie z tym projektem powstać jakkolwiek. Są oczywiście wyjątki co do tej zasady, no ale bardzo często kampanie, które miały jakiś nieudany pierwszy start i później wróciły po jakimś czasie z odświeżonym czymś, mają bardzo podobny wynik. Może się... do tego zadam pytanie od razu. Tak. Jeżeli można. Czy wejście na Kickstarter, czy na ogólnie na crowdfunding powoduje to, że gra później przestaje istnieć, czy wręcz odwrotnie ma szansę jeszcze być sprzedawana w retailu i istnieć jako produkt, który można kupić w sklepie? Proszę. Ja mogę kawałeczek odpowiedzieć na to? Tak, wydawnictwo, które robi... Nie, uwaga, wydawnictwo, które robi Kickstartery i retail, także... Tak, że te decyzje trzeba podjąć tak naprawdę z tego, co ja wiem, tak? Zanim jeszcze wydawnictwo zauważanie mniej niż inni, ale i tak dużo wiem, wydaje mi się. Te decyzje trzeba podjąć na etapie już wymyślania produktu jako całego, czyli czy jest to produkt kickstarterowy, to mamy typowe produkty kickstarterowe, takie Awakenów na przykład gry, tak? Wielka gra z figurkami, z wysoką ceną, z rozmachem, ze wszystkim. I to jest taka gra, której trochę nie spodziewamy się w sklepie, tak? I kiedy mówię o sklepie, nie mam na myśli jednego specjalistycznego sklepiku gdzieś tam, no ale myślę, że normalnie popularne sklepy nie będzie stało pudło za 500-600 zł wypchane figurkami w pięciu kopiach jeszcze najchętniej. I takim przykładem są gry robione właśnie przez Lucky Dark Games, czyli to jest, no, sztandarowo to jest Kroniki Zbrodni, które zostały wyprodukowane w takim wariancie, żeby kickstarterowo były atrakcyjne, to znaczy tam były wszystkie stretch goals, czyli dodatkowe bonusy za to, że się kupi
I dobra cena, i dużo gadżetów i wszystko, ale jednocześnie gra była tak zaprojektowana, żeby pudełko, które powstanie na Kickstarterze, było pudełkiem, które da się włożyć do sklepu za sensowną cenę, sensownym wyglądem i obietnicą, tak? Bo też gry Kickstarterowe, to pewnie w każdej chwili o tym opowiesz, mają też dużo różnego rodzaju takich blichtrów, który w sklepie niekoniecznie jest pożądany. Pożądany tak wprost, więc ta decyzja jest bardzo przestraszna podejmowana. Dziękuję. Tak. Tak, aczkolwiek myślę, że no właśnie, bo podałeś dwa przykłady, które bym powiedział, ten pierwszy, drugi przykład trochę stoi w sprzeczności z tą pierwszą tezą, bo powiedziałeś, że się wybiera albo, albo, a potem podałeś przykład sukcesu, który zadziałał i tu, i tu. Że wybiera się na etapie tworzenia produktu jakąś strategię. Tak. Albo strategię tylko Kickstarter i potem może się sprzeda tego troszkę wśród fanów, albo strategię Kickstarter, który potem ma prawo, szansę się obronić w retailu. Co nie do końca jest prawdą, ponieważ wiemy, że tworzy się teraz produkty hybrydowe, że mają element kickstarterowy, mają element retailowy i da się je połączyć. Mhm. A też to jakby, no, to jest dość jawna informacja, że na przykład gry Eugenius of Nemesis sprzedało się już więcej w retailu niż w trakcie kampanii kickstarterowej. Tak, to jest ostatni. Tak, tak, to Lucky Duck i Rebel się, prawda, przepychają, kto, tak. Tam, kto tam więcej, prawda? Proszę, kto da więcej? Nie, że to są takie przykłady, akurat na Messi, to jest tak jak Gloomhaven, tak, Gloomhaven jest ultra kickstartowym produktem, ale akurat się okazało, że są te fany wszystkich za najlepszą grę na świecie, więc jakoś ta nóżka sklepowa się okazało, że nagle pojawiła. Czyli tutaj Gołąb mówi, że to jest wyjątek, Szafa mówi, że to jest reguła, kto ma rację, bójka, i że się da, ja wiem o tym. I to jest, ja jeszcze to odnosząc się do tego produktu hybrydowego, to ja bym powiedział, że tutaj ten przykład Nemezisa jest oczywiście ciężki, bo jest skrajny, skrajnie pozytywny, ale też jest to jakieś wydawnictwo z doświadczeniem tego, w jaki sposób to dzielić i współpraca wydawnictwa, które myślało o retailu i wydawnictwo, które ładowało figurki na Kickstartera. I też jeszcze jedna myśl jest taka, zaraz oddam głos Przemek Fornal, że na przykład w tym momencie sukcesem na Kickstarterze jest Frostpunk, który ewidentnie robi sprzedaż gry i wersji gry z figurkami, która pewnie będzie rzadziej, może nie będzie dostępna, będzie w ich wypadku dostępna, nie jest ekskluzywem, ale może będzie, te figurki będą dodatkiem, a ma szansę podstawowy produkt zaistnieć w sklepie, a na Kickstarterze wiadomo, że 90% osób kupi ten z figurkami, 80% powiedzmy. I to jest w ogóle dla mnie ciekawe, a propos, jeszcze krótka ciekawostka, a propos wydawcy, to jest moja jakaś tam teoria, może nie jest ona trafna, ale wydaje mi się, że wydawcy często dają się złapać na emocje pozytywne ludzi, że oni robią wersję nie kickstarterową na Kickstarterze. To znaczy, widzieliśmy już, była kampania, która szła równolegle z Tytanami, potem oni ją skancelowali i wrócili, dając wersję zamiast figurek Meeple. I w social mediach, grupach facebookowych ludzie mówią, wow, ale super, że to robicie. I potem 85-90% kupuje z figurkami. Osób. Więc wydawca myśli, że robi ukłon w stronę kickstarterowiczów, to jest ukłon w stronę potencjalnego retaila w przyszłości. Mi się tak wydaje. To jest moja teoria, jakaś tam obserwacja rynku, bo na Kickstarterze ludzie i tak w większości kupują all-ina albo chociaż gameplay all-ina tak zwanego, a jakiś tam jednego gadżetu nie dokupią, prawda? Rozumiem, o co chodzi, więc nie ma co szyć retailu, tylko licząc na tym, że rozróżnieniem retailu na Kickstarterze kogoś zawojuje. To jest raczej myśl z tyłu głowy o tym, że chce, żeby to się pojawiło gdzieś potem w normalnej cenie w sklepie. Przemek Forno się zgłasza. Jeszcze tylko dodam, czy można by się pokusić o stwierdzenie za tym, że kickstarterowy klient jest inny niż sklepowy? Tak, ponieważ to jest inny, absolutnie. Okej. Okay. Ja chcę też powiedzieć chłopaków, bo zauważcie, że wspomnieliście o dwóch grach, a one są tak naprawdę w top 100 BGG, czyli tak naprawdę są pożądanymi produktami. Tak? Nemezis i Gloomhaven. Bardzo oczywiste, tak. Że jakby są pożądane i one w retailu będą po prostu się sprzedawać. Tak jest, więc padły skrajne przykłady, padły jakieś odpowiedzi. Nie przeciągajmy tej kłótni. Zanim dojdzie do rękoczynów. Więc tylko jeszcze kończąc na tego klienta odpowiadając, to różni się pod wieloma względami. Przede wszystkim klient na Kickstarterze jest świadom tego, że będzie czekał rok albo może półtorej na grę. To jest jakby jedna z ważnych rzeczy. Po drugie, często klient na Kickstarterze jest nawet chętny zapłacić identyczną cenę, jaka będzie później w przyszłości.
Ja widziałem czasami posty na grupach jakichś takich facebookowych, gdzie ktoś się obraził, że gra wyszła później w podobnej cenie. Nie w Polsce, bo w Polsce jest troszeczkę to inaczej wygląda. I może też, nie, może też to jest tylko moja obserwacja, bo dzisiaj rozmawiałem z Szafą i tam jakieś troszeczkę inne wnioski miał, ale widziałem dyskusję gdzieś w grupach, gdzie ktoś wrzuca i mówi, jest trochę taniej niż na Kickstarterze. I ludzie bronili niemałego wydawcy, mówiąc, ej, ale ty wspierałeś jego marzenie, ty wspierałeś jego projekt, ty jesteś częścią, nie narzekaj, ciesz się, że mogłeś wspierać. Rozumiecie, o co chodzi? Wiadomo, że to nie jest podejście wszystkich, tak? Ale jest też taka myśl. Okay. Czwarta wada, zaleta, czyli poprzednia, gramy wabank, w pewnym sensie nie siadło i co dalej, prawda? Przykład taki spektakularny dla mnie jest Beyond the Monolith, które wydawnictwa Monolith, które wcześniej robiło Batmana, Conana i później zrobiło kampanię dla takiej konsoli do gier, która pomysł moim zdaniem super, ale obejrzyjcie sobie kampanię, tam jest mnóstwo wniosków w tej kampanii i dlaczego to nie poszło. W ogóle to jest jakby jedna z głównych rad, czytajcie kampanię. Jest mnóstwo twórców, którzy do nas przychodzą i już jesteśmy po jakimś tam czasie rozmów i trzeba ich kilkukrotnie zachęcić, żeby przeczytali kampanie, które były na Zagram w to na przykład i zobaczyli, co tam się działo i wyciągnęli wnioski. Prawda, że naturalnie wszyscy tak, no po prostu naturalnie się to nie dzieje. Nie? Więc tutaj znowu reklama, no ale mówimy, przeczytajcie to, zobaczcie, co się działo na Odyssey, zobaczcie, co się działo z Alektem. Co tam wyszło, co nie wyszło. Dobra. Czwarta rzecz, wsparcie społeczności jako zaleta i nacisk społeczności jako wada. Równorzędne może nawet, albo czasami tutaj z przewagą pewną na minus. Więc dzięki wsparciu społeczności możesz stworzyć przez crowdfunding coś wyjątkowego, albo dogadając wszystkim po kolei sam popsujesz swój projekt. Okay? I tutaj właśnie a propos tego kickstarterowego blichtru, czyli tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, to z jednej strony jest ułańska fantazja wydawcy, którą ja teraz sobie tak na sucho oceniam z zewnątrz, ale wiecie, tydzień przed startem kampanii, ja sam to mam, jakbym był sam w tym biznesie, to bym bardzo różne głupie, szalone decyzje podejmował. Więc ta ułańska fantazja się odpala. Ale też jest nacisk społeczności. Więc to wsparcie społeczności jest czymś moim zdaniem bardzo fajnym i czymś, co ja tak naprawdę uczymy się, w jaki sposób wykorzystywać i w jaki sposób fajnie ludzi angażować. W przypadku Valhalla gracze wymyślali pomysły na Jarlów, gracze wymyślali, na Kickstarterze pamiętam takie rzeczy na pewno, gracze wymyślali pomysły na no, jaki ma być, jaki potwór ma się pojawić w wariancie solo. W polskiej wersji gracze stworzyli prawie że sami dodatek, który się pojawił potem w grze. Tak, to jest to. No i jest takich rzeczy, można byłoby tworzyć sporo i to są fajne rzeczy, po prostu. Jak jeżeli w ramach Kickstartera czy w ramach crowdfundingu stworzy się fajną przestrzeń do tego, aby ludzie rzeczywiście dali miejsce na swoją kreatywność i rzeczywiście mieli wpływ i czasami to jest wpływ pod tytułem A lub B, wybierzcie jedną z dwóch okładek dla czegoś. Czasami to jest, jak ktoś ma się nazywać, niektóre kampanie całe są oparte w ten sposób. I to jest duży potencjał tego, ponieważ jak sam usiądę i coś wymyślę, potem wydrukuję i mam ten produkt, no to może nie zapytałem wystarczającej próbki osób, które mogłyby mi powiedzieć, oglądałem gameplay i nie kumam zupełnie tego, weź to wywal. Dobra, to pytanie w takim razie, w przypadku Valhalla, tak. Jak zaczynałeś projekt, zrobiłeś grę, dałeś do wyceny, dostałeś jakąś wycenę, mówisz, dobra, ta gra będzie kosztowała tyle i tyle, za tyle sprzedam, tyle zarobię. I teraz pod wpływem społeczności, o ile mniej zarobiłeś w kontekście procentowym, czy jak gdyby to, że chciałeś obiecać więcej, albo był nacisk, albo dobra, mówi, okej, to zrobimy jakieś specjalne karty, czy coś takiego, ile mniej to wyszło od pierwotnych obliczeń? Mhm. Procentowo, mniej więcej. Procentowo mniej więcej. 5, 10, 20, 30%. No, coś takiego. Albo myślę, że... Mogę iść dalej, 40, 50, 60... Nie, słuchajcie, to jest na tyle stary case, że już nie rzucę procentem ani liczbą, niestety, przepraszam. Okej, ale wiesz, tak, ten nacisk był odczuwalny w kontekście zarobionych pieniędzy. Był, absolutnie. W przypadku Valhalla ten temat nacisku społeczności był i on jest zawsze. I w przypadku Valhalla tej polskiej pierwszego druku, no to zarobiliśmy bardzo, bardzo mało. Z tego tam 520 parę tysięcy złotych. Prawda? Względnie. To by się wydawało pół miliona, prawda? Łuki się wozi jakimś pewnie teraz tym Maybachem czy czymś, ale tak nie jest, tak nie jest. Jeżdżę teraz z zepsutym Fordem. Nie, Ford Transit sprzedałem, teraz jeżdżę Volkswagenem Transporterem. Nieważne. Wciąż bez szału. Zawsze bez kasy na koks, nie? Wciąż bez szału.
Nie, ale tak na serio, to na polskiej pierwszej Walhalle ona jest wyjątkowo pod kilkoma względami, ale tak rzeczywiście ten nacisk, rozmach ułański, niewycenienie niczego do końca. Na przykład mieliśmy próg ufundowania Walhalli jako podstawki 50 tysięcy złotych, na progu 60 tysięcy złotych dostawałeś dodatek 40 kart. Czyli 10 tysięcy różnicy, wszyscy dostają dodatek, który zawiera 40 kart, który zawiera ileś tam artów. Abstrakcja zupełna, prawda? Nie, to jest po prostu, no nie, to jest jakby zupełnie nieprzemyślane pewne ruchy tutaj były, a z drugiej strony jest kwestia przemyślanych ruchów i policzenia pewnych rzeczy, no i później jest rzeczywistość kampanii. I w Polsce to jest jeszcze narzekanie, z którym się rozmawia, a na Kickstarterze to są pieniądze, które odpływają. Nie? Więc na Kickstarterze, jeżeli ktoś czuje, że no, liczyłem, że po drugim dniu będzie więcej, chcesz goli, do widzenia, zabiorę moje pieniądze, to widzisz, tak? Wstajesz rano z perspektywy naszej polskiej... 500 tysięcy jest 400. Tak, z naszej tutaj jest bardzo fajną stroną jest KickTrack przez Q na końcu com, no i tam wyszukujemy projekt i widzimy sobie, jak ten projekt przebiegał. I widzimy sumę, a widzimy też dzienne słupki. Jest niemało projektów, które zaliczają trzeciego dnia, czwartego dnia minusy, minusy, minusy. Warto zobaczyć sobie, co się stało, że się odbiło. W ogóle ciekawym case'em jest Trudwang od na przykład, jakoś tak się brzmi, od Cool Million Nut, nie wiem, czy dobrze to wypowiedziałem, gra Erika Langa, która wydawałoby się, że tak w teorii ma wszystkie rzeczy, które powinna mieć, ale czułem, że coś tu nie gra w tym, w jaki sposób to zaprezentowali i w jaki sposób tam się komunikują z ludźmi. No i w pewnym momencie ludzie stwierdzili, że zaczęli wstawać wychodzić z kampanii, między innymi po tym, jak zobaczyli gameplay. Więc pokazanie gameplayu ze strony wydawcy tam zagrało na minus w kampanii. W niektórych wypadkach to jest za mało stretch goli, prawda? I to są różne są czynniki tego. Tak jak kiedyś u Ciebie na rozmowie tej długawej mówiłem o case'ie, więc musicie po prostu posłuchać podcastu u Bishopa, bo tam o tym też mówiłem troszeczkę, jak to wyglądało więcej. Więc jest ta presja i z tą presją trzeba jakoś sobie radzić, nie można powiedzieć, nam się to nie opłaca, do widzenia, bo ludzie powiedzą, dobra, to my nie wspieramy tego projektu, wszystkie zainwestowane pieniądze dotychczas, które włożyliście przez wszystko, możecie sobie teraz po prostu schować do kieszeni, nie? Więc jest gdzieś tam ta walka, okej, na ile mi się jeszcze opłaca coś dodać, coś dorzucić i czego ludzie by chcieli, a czego by nie chcieli. Czasami w ramach tego nacisku społeczeństwa dajemy więcej niż ludzie by rzeczywiście chcieli. Dobra, piąty podpunkt, kontrola nad projektem. I brak zewnętrznej kontroli nad projektem. Czyli jeżeli jestem twórcą, który robi sobie sam Kickstartera, to jestem w pełnej kontroli tego, co robię i bardzo możliwe, że to będzie strata dla mojego projektu. Ja mam kontrolę i to niekoniecznie jest dobry ruch, żebym ja miał tą kontrolę, prawda? Jeżeli jestem autorem, który jest zarazem deweloperem, który jest zarazem wydawcą, no to po prostu to jest niehigieniczne bardzo dla życia mojego, dla tego projektu i nie jestem w stanie odciąć się od pewnych rzeczy emocjonalnie i podejmować racjonalnej decyzji. Więc to jest plus, bo ja decyduję i ktoś powie, bo ta wydawca, to wydawca zawsze bierze i zepsuje grę. Więc ja zrobię tak, jak powinienem zrobić. I jestem troszeczkę racji, troszeczkę, bo ja czasami mogę mieć wizję, na której wydawca by nie miał, prawda? Są gry, które by się odbiły od wydawnictwa, na Kickstarterze robią niezłe wyniki. Ale z drugiej strony nie ma tej zewnętrznej kontroli, którą wydawnictwo w swoim procesie zapewnia. Dobra. Czy jakieś mamy pytania na tym etapie? Okej, no to przejdziemy do elementów składowych dobrej kampanii crowdfundingowej. I tutaj odnoszę się mało jakoś może odkrywczo do tej samej definicji i w ramach tych wszystkich poszczególnych elementów tego, czym ta kampania crowdfundingowa jest, to warto o tych rzeczach myśleć, czy te rzeczy w mądry sposób przygotować. Więc po pierwsze jest to rozwój określonego przedsięwzięcia. A więc uwaga, jakie przedsięwzięcie ma szansę na wsparcie? Tak? Czyli trzeba to zaplanować. Czy wiemy, co chcemy zrobić? Czy potrafimy przekazać to, co chcemy zrobić? Czasami twórca ma dobry pomysł, którego nie jest w stanie za Chiny Ludowe przedstawić, powiedzieć o nim. Nie jest w stanie w dwóch zdaniach opisać, co się dzieje, o czym jest ta gra, albo dlaczego ktoś miałby go wspierać rzeczywiście, prawda? Dobrze to uzasadni, dlaczego ktoś miałby to wspierać. Czyli innymi słowy, projekt, który ktoś będzie chciał wspierać. To jest pierwszy podpunkt, żeby kampania miała sens. Więc to wymaga, każde przedsięwzięcie wymaga jakiegoś planu, jakiegoś działania. No i tak samo w przypadku finansowania ten biznesplan jest również ważny. I to trzeba mieć gdzieś tam z tyłu głowy, trzeba przewidzieć pewne koszty, pewne miejsce na pomyłki sobie zostawić i tak dalej, ale wszystko przemyśleć, prawda? Muszę mieć projekt solidnie przygotowany.
I to jest ciekawe, bo nieraz w rozmowach z wydawcami gier, czy autorami gier, którzy przychodzą na Zagram w to, nie mamy odpowiedzi, nie ma odpowiedzi na pytanie, jaki jest plan marketingowy na przykład, czy macie jakiś budżet na ten marketing, albo na przykład, gdzie będziecie produkować grę, czasami nie mam odpowiedzi, jak ktoś już chce zaraz zbierać pieniądze. Jakie macie próbki, nie? Czy macie wycenioną dostawę i tak dalej, i tak dalej. Po prostu czasami mamy tą fantazję, mamy pomysł i już byśmy chcieli na niego zebrać 100 tysięcy, a potem jakoś to będzie. Nie? To nie bardzo, więc najpierw trzeba mieć projekt, który ktoś będzie chciał wspierać. Dobrze zaplanuj, dobrze opisz, dobrze to uzasadnij. Cyk, to już powiedziałem. Druga kwestia to jest to określone świadczenie zwrotne. Ups, poczekajcie, w moich mam dużo notatek. Przewijam. Czyli wnioski, miej plan i go aktualizuj. Bez planu nie będziesz wiedział, co chcesz robić. Dobra. Druga kwestia, czyli określone świadczenie zwrotne. Drugi element składowy. Tak? Czyli pierwszy jeszcze raz projekt, który ktoś będzie chciał wspierać. A druga kwestia to nagrody, na których komuś będzie zależało. Czyli co atrakcyjnego oferuje w zamian za wsparcie. Na czym może zależeć potencjalnym wspierającym. I tutaj takie przykłady z Valhalla pozytywne. Na przykład okazało się, że 24 osoby w Polsce były chętne zapłacić 500 zł, żeby ich twarz była na ilustracji jednego z Janów. Prawda? Wydawałoby się nam, że przestrzeliśmy i że abstrakcja, a okazało się, że pierwsza pula 15 osób dosyć szybko się rozeszła i później myśleliśmy nad kolejnymi rzeczami dodatkowymi. Proszę, Elekt się zgłasza. Tak. Czy ty miałeś tak zrobione, że od razu miałeś próbkę tej twarzy? Ludzie kupowali to w ciemno na podstawie tego, że były karty z moją twarzą i Przemka i mojej żony, więc były jakby takie, to były próbki, coś w tym duchu będzie. I to było fajne właśnie, bo myśmy na przykład mieli też taką opcję, ale nikt tego nie chciał kupować. Do momentu, kiedy pierwsza osoba się gdzieś tam zgłosiła, myśmy wykonali pierwszą ilustrację i wtedy wszyscy zaraz się na to rzucili. Ale myśmy wtedy już mieli obniżoną cenę, bo myśmy myśleli, że cena jest za wysoka, a to się okazało właśnie, że ludzie nie mieli próbki, nie wiedzieli, jak to będzie wyglądać i nie chcieli w ciemno kupować. Mhm. Dokładnie, więc zasadniczo to była gra, to była nagroda, którą ludzie chcieli wspierać, tylko musieli w to uwierzyć, musieli się przekonać, że chcą. Nie? Musieli wiedzieć, co to w ogóle jest, bo wy im nie przedstawiliście konkretu, który oni od razu kupują, tylko hipotetyczną rzecz za ciężkie zarobione pieniądze. Nie? No ale właśnie, mam to w notatkach, bo ja zapomniałem samo w notatkach. Dlaczego w Valhalla to zadziałało? Bo uwaga, już kilka innych kampanii próbowało z kiepskim skutkiem. Dlaczego w Valhalla to zadziałało? Podpunkt pierwszy, moja twarz. Ale uwaga, mam drugi. Bo ja jakiś tam podobny wykład prowadziłem rok temu, a tu mi we wtorek powiedział, że mam powiedzieć. Wybaczcie. Drugi podpunkt. Filmy z rozgrywki pokazywały, że ta twarz jest widoczna. Ci ludzie widzieli nie tylko, jaka będzie jakość, ale widzieli też, gdzie to się będzie pojawiało. Więc od razu mogli wyczuć, że jak ja będę sobą, to nie jest jakiś jeden random event, który może wyjdzie, tylko ja jestem sobą przez całą grę, leżę i mam kartę z moją twarzą. Nie? Kolejna jakaś ciekawa rzecz, no to drewniana skrzynia. U nas sprzedawaliśmy w obu kampaniach drewnianą skrzynię na grę, gdzie nawet wewnątrz grupy takiej facebookowej, gdzie są ludzie, którzy tam niby mnie lubią, ale tak różne emocje są do mnie wszędzie, to ludzie wrzucali zdjęcie, że za dwie dychy kupili tam w Leroy skrzynię drewna i żebym się opanował. Prawda? No okej, okay, ale kilkadziesiąt osób w Polsce, kilkadziesiąt osób za granicą skrzynię za około 400 zł, tak, kupiło. Wiadomo, że to nie była skrzynia z Leroy i my nie jesteśmy tutaj jakimiś skamerami, ale ona tam jest grawerowana pod wymiar, z przegródkami i tak dalej, wszystko na CITO, no ale wciąż okazało się, że są osoby zainteresowane. Oczywiście gra, kluczowym elementem jest gra, nie te gadżety. Ja mówię o gadżetach pobocznie, ale gra, na której komuś będzie zależało. Co jest fajnego w mojej grze, co ją wyróżnia, tak? To ja nie mam dzisiaj czasu, żeby mówić o tym, bo to o tym są inne wykłady i inne kwestie zasadnicze, ale zasadniczo muszę myśleć, co jest w tej grze fajnego, dlaczego ktoś chciałby mi w niej pomóc i jak to przedstawić, prawda? I tutaj to nie jest reklama, zagram w to, ale jednak to jest coś, co my wydaje mi się, że potrafimy zrobić i pomagamy w tym twórcy, którzy często no, po prostu nie potrafią albo w trakcie kampanii się zorientowali, że przydałoby się pokazać gameplay z gry.
żeby zaprezentować. I zrobili to w taki sposób, że ludzie się wycofują ze wsparcia. Wiecie, o co chodzi? Tak już ten przykład przykry pan. Ta kampania później, jak żeby było jasne, ta kampania Kulmini później ruszyła w górę. Znów kicktrack.com, przeglądanie różnych wykresów kampanii i odpowiedź, pytanie dlaczego. I potem czytanie tej kampanii. To jest nudne, ale jak ktoś chce robić Kickstartera, to myślę, że trzeba to robić. Te dodatki, które są właśnie w kampanii, jak one procentowo mają później, jaki to jest procent dochodu? W porównaniu do tego, ile musiałeś wydać rzeczywiście na produkcję i opędzanie tak wszystkiego. Tak, wiesz co, to jest dobre pytanie, na które bardzo chciałbym się odpowiedzieć, ale przez dynamikę kampanii i przygotowania wszystkiego, to niestety w pewnych rzeczach poruszamy się na czuja. W tym sensie, że mamy wycenę, ale są inaczej, są wydawcy i kampanie, i tak samo w naszych kampaniach są pewne rzeczy, które są po prostu od początku wiadomo dokładnie, co tam będzie w tym komponentowo i jest to wycenione. No i wówczas bardzo często marża na samym dodatku w ramach kampanii jest lepsza niż marża na pudełku podstawowym. I to mieliśmy w ramach Tytanów też właśnie ciekawy dosyć case z dodatkiem Fields of Blood. I to był dodatek, gdzie są figurki kozaków, Italia i kości bodajże. Nie pamiętam, tak mi się wydaje. Tak, figurki Italia, kości i instrukcja. I nie wiedzieliśmy, za ile on powinien się pojawić w polskiej kampanii, więc wysłaliśmy go, żeby zapytać osoby prywatnie, ile według ciebie to powinno kosztować. Jakichś tam znajomych recenzentów, graczy, kogokolwiek. I ludzie dawali zazwyczaj wyższe kwoty, niż my się wspólnie w firmie ustaliliśmy. Ostatecznie w ogóle w pośrodku się spotkaliśmy, tak? I pozytywne było przyjęcie od wspierających bardzo. A marża na tym była wyższa niż na pudełku, tak jak mówię. Nie? Czyli innymi słowy, nie wiedzieliśmy, czy jaka cena jest właściwa pod kątem wspierających, nie? Więc tak to wygląda, ale czasami są sytuacje, w których wiesz, ile kosztuje mniej więcej talia, wiesz, ile kosztują kości, tak? I jesteś sobie w stanie wyobrazić, że to plus koszt wysyłki, plus ilustracje tyle kosztowały i siedzisz w Excelu i myślisz sobie, żeby to miało ręce i nogi, jak jeszcze płacimy Kickstarterowi i tam coś, to tyle musi być, nie? A potem ostatecznie z fabryką, w fabryce mówisz, słuchaj, tyle drukujemy, niech to będzie taniej. I oni mówią, dobra, będzie trochę taniej. Okej. O czym ja mówiłem? Nagrody, na których komuś będzie zależało. Czyli, a to już jest kolejny podpunkt. No więc zasadniczo, jakby idąc, kluczowe jest to, żeby po prostu jak najlepiej tę grę zaprezentować. Znów duża lekcja, duże zadanie domowe, żeby sobie... O, 3 minuty mi zostały, shoot. Ląduje. Duże zadanie domowe, żeby sobie porównać kampanie, których są dobrze, jest wszystko zaprezentowane versus takie, w których jest to wszystko słabo zaprezentowane. I to też czasami to jest kwestia liczby recenzji, ale nie tylko. Są kampanie, które mają zero recenzji i świetne wyniki, ponieważ zaprezentowały swoje kluczowe elementy same. Tak? Właśnie dla mnie ciekawym przykładem jest Kulmini, które nie robi recenzji, robi swój własny wewnętrzny gameplay, który nie zawsze w ogóle jest fajny. Moim zdaniem, ale wszystko inne na tyle ładnie prezentują, że jest to nagroda, na której ludziom zależy. Nie? A wielu twórców robi tyle, to właśnie na przykład kroniki, tak? Chyba były tak tam, już po prostu już za dużo, przewijasz, dobra, jest 15 osób, 20 ze świata, które to zagrały i mówią, że jest fajne, dobra, prawda? Zależy mi też na tym produkcie. Zadziałało. Zadziałało. Co, mam rację czy nie? Okej, więc idąc dalej, trzeci podpunkt w pięciu, zaangażowanie szerokiego grona dawców kapitału, czyli pytanie, które trzeba sobie zadać, kto może być wspierającym twoją kampanię crowdfundingową, czyli kto może być zainteresowany wsparciem, kto może być zainteresowany otrzymaniem nagrody, prawda? Trzeba dotrzeć do grupy zainteresowanej, trzeba wykonać pracę pod tytułem siedzę na grupach facebookowych, niektóre amerykańskie grupy facebookowe mają tam po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osób. Jeśli zbuduję tam sobie jakąś pozycję, rozpoznawalność, markę, miejsce, to wiem, że tam są ludzie zainteresowani. Jeśli przekaz, który tam daję jest trafny, to wiem, że dotrę do tych ludzi, którzy rzeczywiście mogą dotrzeć. Aczkolwiek na przykład taki GameFound jest tutaj, ma tą mocną pozycję rynkową, ponieważ ma tam ileś dziesiąt tysięcy osób, które to tak naprawdę to set tysięcy osób, które już w nich coś robiły, więc oni wiedzą, że to są ludzie zainteresowani. Nie?
Ale na przykład ciekawą rzeczą jest, na pewno można mocno targetować reklamę facebookową pod tym kątem, ale można też robić chaotyczną reklamę. Zdarzały się twórcy, którzy po prostu myśleli, że jak rzucą pieniądze w reklamę, to w jakiś sposób się to zwróci, a ona nie trafiała do nikogo. Dobra. Ludzie, którzy weszli na mój projekt... A jedno pytanie jeszcze tylko, po to zagram w to. Dobra, no to nie będzie pytanie kończące, bo ja już tutaj i tak studiuję przez nadatki i się nie skupiamy. Czy to, że macie właśnie... Więc już teraz ostatnie 5 minut na pytania. I Bishop. Podcast u Bishopa. No dajesz. Czy to, że macie grupę ludzi, która już wspierała różne projekty, to oznacza to, że ja jako nowy, powiedzmy wasz klient, chcę otworzyć na zagran to kampanię, mogę skorzystać z tej bazy klientów, czy niekoniecznie? Mamy newsletter, który się zgadza na to, żeby dostawać informacje marketingowe i mamy bazę osób, które kiedyś wspierały, które się na to nie zgadzają. Okay. Nie wyraziły na to zgody. A i tak puśniecie. Nie, to Janusz mailingu raczej nie uprawiamy, ale fakt, że ktoś kiedyś coś wspierał i istnieje w jakiejś bazie naszej, to my nie możemy do tej osoby bezpośrednio uderzać, ale możemy na przykład poprzez Facebooka, poprzez reklamy facebookowe takie osoby targetować, skierować do niej reklamy. Tak? Okej, to jest cenne też, nie? Bo to jak gdyby ma... Ile jest tam tysięcy ludzi teraz? Bo to jest dobre pytanie, nie wiem, przepraszam. Ale jest to jakaś tam baza. Powiedzmy, że ile już osób wsparło w historii, tak? Tak, bardziej. Przepraszam, nie mam takich danych pod ręką. Bo ja rzadko. Tak, no jest. No ileś tam, kilka tysięcy, tak? Powiedzmy, pięć w górę. Nie? Tysięcy osób, które wspierało. Do czego zmierzam? Powiedz. Następna kampania teoretycznie powinna wiązać się z większym sukcesem kampanii, jeżeli jest oczywiście dobrze przygotowana. To znaczy, no niby w teorii tak, ale i tak czy siak kluczowy jest tutaj produkt, który się broni, ale na pewno przebijamy się przez duże. Bo to jest kolejna kwestia właśnie tego dotarcia. Są kampanie, o które trwają i ja widzę je i mówię, czy ten twórca komuś o tym powiedział, że ta kampania trwa. Czy ktoś o tym wie w ogóle, prawda? I jest przykład Valhalla, któremu ludzie po tym już hejtowali, że ona wyskakuje z lodówki, a później i tak miesiące później ludzie pisali, o kurczę, przegapiłem, ale głupio, że przegapiłem, mogliście więcej mówić. Bo bym wsparł, a teraz nie mogę. Czy mogę jakoś pod stołem albo skupić? No i teraz zasadniczo trzeba, trzeba wiedzieć, jak najlepiej dotrzeć do właściwych kanałów, a nie po prostu gdzieś tam puścić jednego newsa, tak, na planszowe newsy i stwierdzić, że no to już się wszyscy dowiedzieli chyba, prawda? Bo planszowe newsy powiedziały, że wystartowała kampania, to wszyscy już wiedzą, że stajemy od stołu i będą miliony pieniędzy.